Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy witam was w 12 odcinku Zagrajmy W GOTYK 1 e, KOPALNIA e, Co, moi drodzy, e, lecimy, jak pamiętacie tutaj jest król pełzaczy, w ogóle on wygląda dziwacznie Tu gdzieś powinien być ten wartownik, e, natomiast... Co ty typie robisz? On nas miał zaprowadzić, ale mam wrażenie, że on się nam trochę zbagował. Typie, no dlaczego? Ale ja nie wiem, gdzie jest ten golem. O, widzicie, musiałam go kopnąć w dubsko, żeby się ruszył. No co tam? O, prowadźmy do golema. Dobrze, chodź za mną. Ornbas, pójdziesz do pozostałych i wszystko im opowiesz. Na razie. Dobra, a my idziemy za naszym kolegą. Ja sobie tylko wezmę włączaj w piątki. E, no i co? I zobaczmy. Wiecie co, ja się od razu może wyposażę w ten młotek, bo potem sobie o tym zapomnę. Boski młot, dobrze. E, I co lecimy? Podejrzewam, że dzisiejszy odcinek będzie ostatnim odcinkiem. Jesteśmy na miejscu. To tunel, gdzie przebywa golem. Jeden z naszych magów stworzył barierę, którą tu z przodu widzisz. Możesz bez przeszkód wejść i wyjść z tunelu, ale golema zatrzyma. Dobrze. W takim razie wracam do króla. Okej, okay. yy, dobra, nie zbieram z tych strażników już niczego, bo to głupie. W porządku, czyli on jest tutaj, ten golem, prawdopodobnie. Yy, mam taką nadzieję, że tu jest. Typie, jesteś tu? Mam wrażenie, moi drodzy, że dzisiejszy odcinek będzie ostatnim. Tak jak już wspomniałam wcześniej. Czy to jest normalne, że ja go nie widzę? Zaraz mi wyleci na mordę. To mi się. Halo! Ale. Golem. Tunel zamknięty barierą, przez którą mogę przejść, ale golem już nie. No ale halo, jaki tunel? W sensie, ja tu weszłam. <laughs> I tu nie ma golema. Chyba, że gdzieś obok się stworzył inny tunel, a ja po prostu jestem ślepa i wlazłam nie tam, gdzie trzeba. Halo, no. Przecież tu jest tunel. Tu jest jakiś złoże rudy. No tu mnie zaprowadziło tu badziewie. Chyba że o ten tunel chodzi, bo tutaj coś jest. Aha, dobra, to chyba tu. Okej, okay, sprawdźmy to w takim razie. Oho, widzę typia, ty, 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 typiara. O Jezu. Dobra, damy sobie raczej radę. Kamienny golem ze starej kopalni. Dobrze, się nauczyłam tej lepszej walki, bo będzie nam teraz prościej. Super. Czy z wypada, serdusio? Chyba nie. Tak czy inaczej, no golem yy, padł, więc chyba jest dobrze. Coś tu miał ze sobą? Chyba nie. Yy, mam jakieś dziwne wrażenia co do yy, tych pełzaczy, które teoretycznie są zajebiste. Yy, ogólnie nie wiem, czy wspominałam, ale dzisiaj jesteśmy bez żadnego timeru, yy, bo po prostu... Właśnie strzelam, że to ostatni odcinek. Yy, Strażnik, rolog. Kim ty jesteś? A, to ty! Co z tobą? Ty co, nie wiesz? Jesteśmy w niewoli u pełzaczy. Mieliśmy szczęście, że nie trafiliśmy do jako pierwsi, bo ich żądza krwi i nie coś tam. Mogę w czymś pomóc? Tak, myślę... Mam runę teleportacji w byłym gnieździe pełzaczy, gdzie byłem szefem. Pełzacze zamknęły ten dostęp, ale jako schronienie jest bardzo przytulne. Runa leży koło mojego łóżka, ale przedostać się tam będzie trudno. Podejrzewam, że półzacze znalazły runę. Będę ci bardzo wdzięczny, jeśli przyniesiemy ją, bo to jedyna droga stąd. Jasne. Próbowaliście uciec? Doskonale wiem, że z półzaczami nie mamy szans. Te stworzenia poruszają się zbyt szybko. Jeśli będziemy mieli, mogli oddalić się stąd, choć na krok. <laughs> Dobra, no nieważne. Chyba już im nie będę pomagać. Rozumiem, że mam iść od razu do tego króla. Mam taką nadzieję, błagam. W ogóle co tutaj jest? Nie pamiętam tego miejsca. Aha, bo tego tunelu nie było przecież tutaj chyba. Czy był? Jezu, ale mam sklerozę, nie? Super po prostu. Siema? Yy, pokonałem golema. To bardzo dobrze, młody człowieku, ale chcę jeszcze o coś prosić. O co chodzi? Kruk ściągnął na siebie gniewa danosa i ten wysłał do niego bezimiennego wojownika. Teraz zdaliśmy sobie sprawę z możliwości i skierowaliśmy wojsko do kopalni złota, by ją odzyskać. Przepraszam, ale niech zgadnę. Zapewne będę im towarzyszyć. Właśnie tak, wykazałeś się walce z Golemem. W kopalni złota są bardzo silni strażnicy i nie wiem, czy będziemy mogli sobie sami z nimi poradzić bez większych strat. Proszę cię, człowieku, pomóż nam jeszcze raz. Dobrze, jestem z wami. Doskonale, przyłącz się do naszego oddziału. Zaatakujecie przez przejście, które przekopaliśmy z tyłu pieca hutniczego. Daję ci jeszcze dwie specjalne mikstury po bitwie, zostaniesz godnie wynagrodzony. Te które nie są tak silne jak te użyte w walce z golemem, ale przydadzą się tobie. Dziękuję. Masz jeszcze pancerz. Póki będziesz go nosił, nasi ludzie nie będą cię atakować. Oby moc Beljara nie miała wpływu na ciebie. Yy, a czekaj, nie widzisz przypadkiem runy? Widziałem tam, gdzie mieliśmy gniazdo, z którego nas przepędziliście. Możesz mi ją dać? Nie, nie mogę, bo jeżeli nie mam, to gdzie ona jest? Nie wiem dokładnie, ale sądzę, że ona gdzieś tu w jaskini jest. Widocznie gdzieś się zawieruszyła podczas naszej bitwy. A, świetnie, jeszcze mam szukać i patrzeć, tak? Dobrze. Co ty typie robisz? Halo, you spin me round, round right? robisz? Dobrze, fajnie. Fajnie, fajnie. Typie! <noise> o co chodzi? Oh my god. O Boże. Dobra, że tu gdzieś w jaskini, tak? No to możemy się w sumie rozejrzeć. Mrok północy. Ok. Nie wiedziałam, że tu jeszcze coś będzie. O, tu są jakieś zwoje. Halo. Czemu ja o tym nic nie wiem? A w ogóle da się przejść tam, gdzie powinno być jeszcze przejście? Czy przepraszam, to się zawaliło? Ach, bo tu się mostek urwał. <laughs> dobra. Typie, nie kręć się! <laughs> o Boże, dobra. O Matko Boska. O bo... Typie, przestań! Dobra, już idę sobie stąd, bo ten typ, widzę, naprawdę zwariował. E, dobra, najwyżej nie zrobimy tego zadania z tą runą. Tak myślałam, że chodzi o to miejsce. Jednakże zanim to przydałoby się nam zmienić Zbroję nie? I w ogóle miecz sobie założyć najlepszy jaki mogę. Czyli... miecz szeroki? Seriously? Nie mogę nic bardziej jednoręcznego? Chociaż i tak mam lepszy widzę. E, dobra, broń. Zbroja z pancerzy pełzaczy. Fajne, ciekawe. O, jest lepsza faktycznie. O, to telekineza. Dobra, fajnie. Wiecie co, to się jeszcze przejdę z tą telekinezą tu. Może znajdę tę runę. O, chyba mi mignęła. L runa teleportacyjna. Przywołajmy sobie ją. Yy, I będziemy mogli też tamtemu yy, gościowi oddać od razu. Siup. Super. Spadła. Pięknie. No to F5 i ruszajmy. Widzę, że gdzieś zgubiłam pochodnie. Aha, tam niżej, dobra. Jeszcze raz F5. Podnosimy pochodnie. Zanim przejdziemy przez ten tunel, który się otworzył, no to chodźmy tę runę zwrócić. W sumie teraz też chyba. Chcesz coś ode mnie? Nie. Rolok. Siemka, mm. no witaj, witaj, znalazłem runę, wiedziałem, że tego dokonasz, dziękuję, tylko nie mogę nas zbyt daleko teleportować, potrzebuję trochę czasu, bo runa jest uszkodzona i nie zawsze działa, mógłbyś na chwilę odciągnąć wartownika? Tak, mogę to zrobić, w porządku, w takim razie bardzo dziękuję za to, że dajesz nam wolność. Yy, Pozaczu, yy, jak sytuacja? Wszystko w porządku, człowieku. Rozglądam się za twoimi współ... Król chce ich jeszcze zostawić na pewien czas w charakterze jeńców. Nie wiem, co z nimi chcę zrobić. W kopalni zrobiło się bardzo ciemno. Tak, zgasiliśmy wasze pochodnie, bo nam wszystkim przyjaźniej i wygodnie być w ciemności. Oprócz tego jest od nich zbyt gorąco. To jest wprost przeciwstawne temu, co my ludzie myślimy o pochodniach. Więźniowie uciekli, król bardzo rozgniewał się na mnie. Niestety, nie mam więcej czasu na rozmowy z tobą. Może Adanos cię ochroni. No, fajnie, zażyli uciec, w porządku. E, dobra, zróbmy sobie jakiś e, stały zapis. No i co, no chodźmy. E, ja miałam iść z jakąś tam niby grupą zwiadowczą, no ale widzę, że idę sama. O oh my godness, gdzie jestem? Serio? Tak bardzo przełamywanie w ogóle czwartej ściany? Czy my jesteśmy w grobowcu, w którym ja myślę? Czy my naprawdę będziemy walczyć z ludźmi, kruka, teraz? Dobrze, że przeszedłeś. To wszystko powinieneś zobaczyć na własne oczy. gniew Adonosa zamkną wejście dla złoczyńców. Jedyne wyjście stąd tylko przez tunel. Kiedy skończysz, wracaj. Doskonale. Ej, poważnie, to jest kopalnia w obozie na bagnie, nie? No, przełamywanie czwartej ściany w ogóle. O oh my god. Powiem przecież, że jestem w szoku. Że gra nas wyprowadziła tutaj. W ogóle widzę, że tutaj są jacyś ludzie, nie podoba mi się to. O, notatka. Bandyta. Bandyta się ma. To nie jest tak, że ja powinnam się z wami bić, czy coś? Okej, okay, zabrałem jakąś notkę. Eee, notatkę zebraliśmy. Tę notatkę znalazłem w kopalni złota. Wydobycie złota. złota co film mi powiedział? Ach tak, uderzać stały siły we wskazane miejsca. Okej, okay, czyli dostaliśmy do wydobycia? Ale po co? Nie mam pojęcia, dobra. Ale wow, jestem pod wrażeniem tego, że oni tak po prostu złamali jakby te ścianę. Typie. Typie. Co ja mam tu zrobić? Bo ja trochę się pogubiłam. Eee, Król Pełzaczy wysłał mnie z innymi Pełzaczami na bitwę do kopalni złota. Zosta dostanę się tam przez przejście wykopane za piecem hutniczym. Stanąłem po stronie Pełzaczy w walce o kopalnię złota, którą zajęli ludzie kruka. W kopalni złota spotkałem Pełzacza wartownika. Powinienem wszystko obejrzeć, potem zawiadomić o sposobie i terminie, kiedy będziemy mogli przeprowadzić uderzenie. Okej, okay, królestwo połzaczy. Udam się do golema. Dobra, to już zrobiliśmy. Okej, okay, czy ja mam się rozejrzeć po tej kopalni, tak? Dobrze. Nie wiem, czy ja mam zagadać do konkretnych ludzi, czy może po prostu się przejść. Widzę, że możemy też iść spać. Kurde, ej, moi drodzy, ja myślałam, że my dzisiaj skończymy tę, tę serię w ogóle, a ja tak sobie teraz myślę, że chyba, chyba nie. Chyba jeszcze jeden odcinek powinien być. Może że ja teraz nie wiem, ile ja ten materiał nagrywam. Siema strażniku. W ogóle on mnie tu tak po prostu wpuścił. W sensie. Halo. A gdzie wszyscy kopacze? O, tu jakiś kopacz. Siema? A to. Siema? Co tak tu siedzisz? Więc tak, teraz im nie jestem potrzebny, ale kiedy znów będę potrzebny do pracy, wtedy znowu ucieknę. Nie wygląda to, aby to było z własnej woli. Oczywiście, te świnie porwały mnie z nie trzymają na tym pustkowiu. Ale kim jesteś, jeśli wolno spytać? Wyprowadzę cię stąd. Naprawdę jesteś moim wybawcą. Tylko jak się stąd wydostać? Mam na myśli kopalnię. Nie martw się, coś wymyślę. Dobra, powiem ci prawdę. Przyszedłem tu ze stadem pełzaczy. W tej chwili rozglądam się oceniam sytuację. Kiedy skończę, atakujemy. Mamy wyraźne instrukcje, aby zabić każdego spotkanego człowieka. Oj, nosie. A zatem zrobisz, co ci powiem. E, nie ruszą ciebie. Poczekasz tam na mnie, póki nie skończymy swojej pracy. Wszystko mi pasuje, ale jak ominę strażnika? Potrzebuję mi przebranie. Przebranie mam ci. Typie, no ale dlaczego ty, przepraszam? Czemu ja ci nie mogę dać zbroi? Ja mam cały ekwipunek zbroi. W sensie. Ile mam zbroi? No, halo, mogłabym ci dać jakąkolwiek, nawet ich zbroję strażnika, kruka. Bo prawda jest taka, że ja taką mam. Bo to była moja poprzednia zbroja, którą miałam na sobie. Osiema, Crimson pogadamy trochę. Co robi, przyzierasz złoto? Nie, siekam cebulkę. Oczywiście, że przetawiam złoto, robię z nich monety. No sobie, pewnego pięknego wieczoru zjawia się z za rogu kruk i wpycha mi w ręce specjalną formę. Z jednego złotego samorodka mogę odcisnąć całą kupę monet, tak dobrych, że nie zauważę żadnej różnicy. Kruk, powiadasz, możesz mi dać rudę zamiast monet? Teraz to dla mnie bardziej potrzebne. Dziwny jesteś, tak, mogę dać ci rudę. Ile dostanę rudę za złoty samorodek? No powiedzmy 10 bryłek. Aha, okej. Okay. Fajnie. Tego się nie spodziewałam, nie? Ja mam wrażenie, że idę gdzieś, gdzie nie powinnam. Kim jesteś? Jakoś wcześniej Ciebie nie widziałem. A co? Bycie tu jest zabronione? Hmm, oczywiście, że nie. Pytanie, co tu robisz? No, odpowiedź jest prosta. Oglądam zabezpieczenie tunelu, skąd mogą przyjść pełzacze. Przejście jest zamknięte od czasu, kiedy znów pojawiły się tu pełzacze. Więc czemu zamknę to przejście? Hmm, tego nie mogę ci powiedzieć. Sądzę, że kruk przesadził w eksperymentach z pewnym artefaktem i wiadomo. Jasne, że coś tu się wydarzyło, ale myślę, że chłopaki wkrótce nas wyprowadzą na zewnątrz. Coś potrzeba? Dobre pytanie. Mam tu w tunelu schowany łup i cenne olejki. Obawiam się, że Bloodwin, ten chciwy złota bankard już przywłaszczył sobie moje rzeczy. Niestety teraz są tam pełzacze i nie pójdę tam w pojedynkę. Rzeczy leżą za Stalagmitem w kącie. Będę ostrożny. Okej, okay, jeszcze w ogóle tutaj są jakieś zadania dla ludzi, kruka. A to Garas był, dobra, ja się znam. Z kim ja gadam? Oczywiście, pełzacze nie powinny nas teraz atakować, yy, z tego co zrozumiałam. Siema. Tak, mogę sobie po prostu przejść. Oh, Jesus. Dobra, mówił, że za stalagmitem. Oczywiście, już nie pamiętam, jak wygląda stalagmit, stalaktat i stalag. No, były trzy stalagmity, stalagnaty i stalaktyty, o. Już niestety nie pamiętam, jak wygląda każdy, ale sobie poradzimy. Ciema połzacza. Ehm, podejrzewam, że gdzieś tutaj będzie to schowane. Zresztą mogłabym sobie... O, olejek e, jakiś tam seriantyczny, czy coś. E, nieważne, zebraliśmy to cześć połzaczu. Dobra. E, pewnie ty będzie miał takie.. ej, ale dlaczego te płzacze dalej żyją? No dlatego, że jestem ziomkami z połzaczami. Ojej. E, dobra, ale mamy kolejnego quest'a. E, garas. Znalazłem tylko olejki. A niech to szlak. Sądzę, że ktoś już znalazł schowek i sprzętnął puchar. Przyniosłem puchar? Doskonale, dziękuję bardzo. To dla Ciebie. Dwa złote samorodki za trud. Kucharz wziął. Zawsze wiedziałem, że ten nie jest pewny. Okay, trochę nie zrozumiałam chyba, co się wydarzyło. Że niby kucharz, tak? No dobra. Kucharze ogarniemy za chwilę. Jeszcze sobie wyjdę. Czemu prawie spadłam gdzieś? Aha, i jakimś prawem nie da się stąd wyjść, tak? Dobra, ale przynajmniej zbadaliśmy teren kopalni. Teraz moglibyśmy się udać do kucharza. Siema kucharz, bo coś tu jest z tobą chyba nie tak, typie. Okej, okay, nie mogę. A mam quest' przymusowe prace. Potrzebne mu jest przebranie. Kopalnia złota. Kresło Dobra, tam to się wykonało, ale z tym przebraniem. Z tym przebraniem. Co ja mogę zrobić? W sensie, no ja nie widziałam tutaj żadnego ciuszka ani nic. Jest pochodnia. Ale, no, żeby jakiś ciuch. No, kiepska sprawa. Dobra, no, ale w sumie to się rozejrzałam. Hmm. Ja naprawdę nie mogę ci dać żadnej przypadkowej zbroi. Niestety nie. O no to skąd ja mam wziąć ciuch? Przecież już wszędzie byłam, wszędzie się przeszłam i nic. Dobra, no najwyżej nie zrobimy tego zadania. Trudno. Wróćmy do pełzacza wartownika, bo podejrzewam, że no już więcej nic tutaj nie znajdę. Chyba, że mam gadać z wszystkimi kopaczami, ale to głupie. Raczej, więc w porządku. A może któryś z tych kopaczy będzie miał coś przy sobie? To też jest kopacz. A może by tak telekinezę sobie wyciągnąć? Hmm. No, nic szczególnego się tu nie dzieje, z tego co widzę. Ehm, możemy już pogadać, bo się. O! Chodźcie, przeprowadzimy uderzenie. Oni już są gotowi. Wróć do mnie z ludźmi, kiedy wszystko się skończy. Będę tu czekał. Ci ludzie Beliara są opętani. Opanowała ich gorączka złota. Nie powinni zostać przy życiu, zwłaszcza strażnicy. Chyba nie zrozumiałam. E, kopalnia złota. Dobra, mam ponownie do niego wrócić. Żaden człowiek nie powinien zostać przy życiu. E, dobra, ale to jak ja mam to zacząć? Mam po prostu. A, bo tu już są pełzacze. Dobra, w porządku. O, one już ich zjadły. Dobra. <laughs> to idziemy dalej. Okej, okay, w porządku. Nie spodziewałam się tego. Siema. No dobra, mają wszyscy chcę zginąć no to wszyscy. Chociaż wiadomo, najbardziej strażnicy. Ej, ty, typie. E, dobra, widzę, że tu pełzacze robią e, atak. Ja w ogóle muszę kogoś zabijać, bo ja mam wrażenie, że po prostu tu się robi wszystko jak chce. Ej, no, typie! Stój, no! Gorzej, że ja nie. O! Mogę z powrotem dobijać. Fajnie. O, pełzaczu, biedny. O, no dobra, no, kopacze też mieli zginąć. No to niech tak będzie. Ale na pewno mają zginąć strażnicy, tak? No to muszę się upewnić, czy na pewno wszyscy nie żyją. Zobaczymy. Kurde, czy dzisiejszy odcinek będzie bardzo długi? Mam nadzieję, że nie. Ale no, kto wie. Dobra, tu jest jeszcze jakiś typek. Ok, widzę, że go zabiły. To już tam nawet nie idę. E, nam zależy przede wszystkim na strażnikach. E, więc... Sprawdźmy, czy strażnicy nie żyją. Ten typ pewnie już z... umarł. A nie, jednak nie. Żyjesz jeszcze? Halo. Witaj, witaj. Aż co, nic nie zrobię. Tu co, tu sieć. Mm, nas interesują przede wszystkim strażnicy. Oni mają być przede wszystkim martwi. E, cześć, kopaczu. Tamtego zostawiałam w spokoju. Fajnie, że mi ten pełzacz prawie podszedł pod miecz. I widzę, że jeszcze mamy na spokojnie kilka minut odcinka, więc mam nadzieję, że uda nam się skończyć moda jeszcze dzisiaj. Okej, okay, widzę, że tu są panowie. Ja się trochę chyba. Zwycięzca bez dwóch znaków. No dobra, widzę, że pełzacze tutaj jeszcze nie doszły. W ogóle ja nawet nie wiem jakie mam yy, te yy, te mikstury jakie dostałam. Nawet nie sprawdziłam ekwipunku. Nie wiem czy to dobrze, czy źle. Dobra, ten kopacz widzę zwiał. <laughs> czy jeszcze jakiś strażnik tu został? Bo jeżeli zostali sami kopacze, no to cześć. Znaczy oni i tak nie uciekną, co nie? Bo nie mają gdzie. Tak więc w porządku. Tu jest jeszcze kopacz. Oni, ja widzę, że oni mają po prostu takie. Jezu, dlaczego nie mogę wyjść? Dlaczego? Podoba mi się, że jesteśmy tutaj w tej kopalni. Yy. I w sumie nie dziwię się, że tutaj jest zamknięte przejście. No bo przecież jakby było możliwe wyjście do obozu. Yy. Wiecie którego, no to to byłoby takie. No okej. Okay. Yy, dobra. Aha, słyszałam, że ktoś zginął. Pewnie to ten y, kopacz, który. którego mogliśmy teoretycznie uratować. Dobra, wydaje mi się, że to już by było wszystko, jeżeli chodzi o to miejsce. <ścoughs> Także porozmawiamy z wartownikiem, bo naprawdę wydaje mi się, że to już wszystko. Strażnicy nie żyją, więc. już po wszystkim. O, dobrze. Teraz możesz wrócić do naszego króla. Ja zostanę tu, teraz moim zadaniem jest odbudowanie w tych jaskiniach gniazd. Żegnaj. W porządku, no to wracamy. Oh my god, zapomniałem, że tu nic nie widać. Siup. O, no dobra. Oto lecimy do Króla Złotego, zobaczymy co on nam powie. Prawie poszłam w złą stronę. I zobaczymy. Co tu się będzie działo? Siema. Um, Ludzie, kruka w kopalni złota to już przeszłość. Dobra nowina. Wiele dla nas zrobiłeś. Twoi przyjaciele, Fektus i Onbarns, poszli z Monkrosem do bractwa. Teraz są strażnikami w bractwie. Grimes już wydostał się z kopalni. Idź tam, gdzie walczyłeś z Golemem. Tam będzie czekał ten, kto wyprowadzi cię stąd. Niech moc Adanosa będzie zawsze z tobą, przyjacielu, pełzaczy. A co za lepem? Alep? Nic o nim nie słyszałem. Ok, podejrzewam, że moglibyśmy poszukać Alepa właśnie. Kiedy król poza czym mówił mi o moich przyjaciołach, zauważyłem, że nic nie wspomniał o Alepie. Kiedy zapytałem, oświadczył, że nic o nim nie wie. Czyli podejrzewam, że jeżeli bym chciała jeszcze to zrobić właśnie, to wypadałoby iść do niego. Przymusowe prace. Okej, okay, teoretycznie mogłabym zrobić to zadanie z niewolnikiem ale moi drodzy myślę że to już jest rzecz taka no niepotrzebna nam jakoś bardzo A te wartowniku coś jeszcze nie mogłabym jeszcze poszukać Alepa ale czy to ma sens nie sądzę że ma to dużo sensu, więc po prostu chodźmy w stronę wyjścia stąd, bo podejrzewam, że jak się teraz spotkam z tym kimś, to już stąd po prostu wyjdę. Czy to jest ork? Bez jaj. Ork niewolnik. Ty być dorak? Tak, to ja. Skąd mnie znasz? Człowiek załatwić golema. Ja obserwował to z ukrycia. Dlaczego się ukrywasz? Ja uciec, kiedy u strażników panować bałagan. Potem, gdy z powodu pełzaczy strażnicy zamknąć ten tunel, ja zobaczyć golema i schować się przed nim. Jesteś jednym z orków niewolników? Tak, być niewolnik u ludzi z kopalnia. W jaki sposób mnie stąd wydostaniesz? Wcześniej ja być syn ducha. Ok, czyli szaman. Syn ducha być bardzo potężny, ja móc Ciebie teleportować, bo jesteś człowiek. Orkowie być zbyt duzi do teleportacji. Dokąd mnie teleportujesz? Na stare cmentarzysko orków. Stamtąd ty mógł przedostać się dalej. Dobra, teleportuj mnie stąd. Dobrze, torak, zaraz ja ciebie teleportować. O, to chyba Grimes. Hej, torak! Grimes, miło mi cię widzieć. Niebawem się wydostaniemy. Jesteśmy na starym cmentarzysku orków, blisko obozu brat Śniącego. Musimy tylko znaleźć wyjście. Idź, będę za tobą. Naprawdę jeszcze cmentarzysko. Ludzie kochani, no. Przecież jak ja mam stąd, by wyjść? No okej, okay, no ale dobra, widzę, że Grimes chodzi za mną. Mam nadzieję, że tutaj nie ma orków, bo nie chcę się po prostu z nimi yy, nic mieć do czynienia. <laughs> ale nie zdziwię się, jeżeli tu będą. Jasne, że są. Przepraszam, wy mnie nie macie zamiaru atakować? Mam się coś popitoliło, rozumiem. Co to miało być w ogóle halo? Dlaczego imię nie zaatakowali? Okej, okay, nie mam pytań. Ale widzę, że jesteśmy w, na dobrej drodze, jeżeli chodzi o wyjście, więc zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Ok, są tu jeszcze orkowie, którzy już mnie zauważyli. <laughs> Także fajnie, się ma. Na szczęście nie, biło, nie biją mi jakoś mocno. To się nazywa dobra zbroja. Dobra ilość siły. Jeszcze kolejny poziom. Dobra, no jeżeli chodzi o wyjście, to z tego co pamiętam, stąd tędy się wychodzi z cmentarzyska. <laughs> Więc chodźmy. Ok, tu jeszcze jakiś ork. Dzień dobry. W ogóle fajnie, że tam ci orkowie zwiadowcy mnie nie zauważyli. Ty, Grimes, idziesz za mną? Tak. E, tu jeszcze, bo nie będzie coś orkowie. A, to Grimes, abym prawie walnęła przez łeb. <laughs> o Boże. <laughs> tak sobie myślę, co mi tutaj tak chodzi? Czy my możemy otwierać tę mumię? Bo mnie to bardzo teraz interesuje. O Jezus, mogę, naprawdę. Nie chcę mi się tego robić. Ehm. O, kolejny ork. Siema. Czy wy jesteście ślepi? Chodzę za tobą. Typie. Ej, nie, no. Okej, okay, ten mnie przynajmniej zauważył, tak? Zwracam honor. Idziesz za mną. Fajnie, Grimes się zgubił. E, typie. No, chodź, no. W ogóle ciekawe, jak on tutaj przetrwał bez mnie, że tak powiem. I co my teraz, tak będziemy sobie po prostu chodzić po górniczej dolinie? Ok, widzę, że Graham sobie nie zagada. No, poczekaj chwilę. Patrz, co tam jest. Wygląda to na grób. Tak, to palady. Chciałbym wiedzieć, co tam się stało. Może pójdziemy i zobaczymy? Zbroja Paladyna. Kawałek papieru. E, dobra, kawałek papieru, tak? O, ten list leżał obok grobu Paladyna na starym cmentarzysku orków. Utkwiliśmy tutaj. To cud, że udało nam się przebić przez szeregi orków. Mój towarzysz długo nie wytrzyma. Orkowie ciężko go zranili. Ten cmentarz jest jakiś podejrzany. Kiedy mój przyjaciel umrze, powinienem być odważnym i... i nie... P? Na nic. Przez niego chyba nie uda mi się przebić się do zamku grimes. W ogóle ty mnie możesz uczyć, ale to bez sensu. Widzę, że mogę założyć sobie pancerz paladyna, czyli kolejną. Jezu, ale ta zbroja ma staty nie. Jezus kochany. Broń by się lepsza przydała. Widzę, że kascenka też jest właśnie jak wychodzę w tej zbroi. I co, mamy. A no tak, przecież już jest bariera zniszczona. No to widzę, że ciężko. Wyszliśmy z cmentarzyska. Ale cóż z tego? Moi drodzy, to jest koniec tej modyfikacji. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że modyfikacja się tak rozkręci i że zaprowadzi nas w tak wiele znanych miejsc że zaprowadzi nas do miejsca, które Kruk zbezcześcił w Nocy Kruka, że trafimy w ogóle, że bariera upadnie i że w ogóle będziemy mniej więcej słyszeć właśnie na bieżąco o tym, że właśnie upadała bariera, że był tu taki ktoś jak Bezimienny i właśnie pytał się o tą barierę yy, i w ogóle nie sądziłam i w ogóle taka, taki zwrot akcji właśnie z tym, że pełzacze jednak są dobre i tak dalej, no, i to, że trafiliśmy na cmentarzysko, czyli na obszar z Gotika 1, plus, że mieliśmy żadną górniczą dolinę po tym, jak zaatakowali ją, zaatakowali ją smoki, i że mogliśmy zwiedzić okolice wolnej kopalni, i że właśnie był ten efekt tej zimy że faktycznie tych lodowych krain, bo przecież w tamtych okolicach faktycznie był lód i śnieg, bo w niedaleko nowego obozu był przecież lodowy smog i później tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie się dostać do wolnej kopalni, bo jest tam to przejście zawalone z tego co pamiętam. Także wow, naprawdę fajnie, modyfikacja się rozkręciła na pewno już tak od połowy do końca bardzo solidnie. No i co mogę więcej powiedzieć? Dziękuję Wam za śledzenie serii i zapraszam Was już do kolejnych. Wydaje mi się, że teraz przyszła pora na to, żeby dokończyć Gothica 3, bo dalej mi wisi jeszcze z jakieś chyba 18 odcinków z tego, co kojarzę, powinno się pojawić. Dlatego, że ja mam nagrane odcinki do końca. Nie wrzucałam ich, ponieważ po drodze zepsuł mi się dźwięk, tam chyba do 6 odcinków i ja po prostu nie miałam czasu tego nagrywać. Ale no teraz już myślę, że pora, żeby to skończyć i właśnie żeby zakończyć to, a później sobie rozpocząć coś nowego widzę, że wyrzuciłam do pulpitu ogólnie to widzę, że odcinek nie jest wcale aż tak długi, także wszystko jest w porządku. Moi drodzy, jeszcze raz Wam dziękuję za obejrzenie, zapraszam was do dodawania po sobie łapek w górę, jeżeli Wam się podobał, do zostawienia po sobie jakiegoś miłego komentarza, dajcie znać co u Was. Czy Wam się materiał podobał? Możecie też jakieś propozycje kolejnych modyfikacji dawać. Teraz, tak jak mówię, będzie Gotik 3 do końca, prawdopodobnie, ale no, potem modyfikacje jak najbardziej. No i zapraszam Was do subskrypcji kanału, jeżeli chcecie zostać na dłużej. I nie zapomnijcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o nowych filmach. Tak więc jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.